co mi w ogóle te wszystkie umiejętności miękkie? Czy jeśli nie będę wystarczająco dobry w swojej pracy, to nie wystarczy? Cześć, witaj na Self Overflow. Dziś przyjrzymy się tematyce tego, dlaczego umiejętności miękkie są w ogóle wartościowe, albo czy są wartościowe i jak mogą pomóc w takiej codziennej pracy. Bo bardzo często, zwłaszcza jeśli chodzi o deweloperów, jest takie podejście, że przynajmniej na początku, że nie potrzeba tych umiejętności miękkich, nie po to zajmuje się kodowaniem, żeby z ludźmi gadać i po co w ogóle rozwijać rzeczy, po co nad nimi pracować. Tymczasem okazuje się, zwłaszcza jak zyskujemy trochę więcej doświadczenia, że niestety umiejętności miękkie są bardzo ważne. Są ważne po to, żeby lepiej zrozumieć klienta i to, czego oczekuje, a nie tylko robić kod dla kodu, bo niestety za to mniej osób może chcieć zapłacić, zwłaszcza przyzwoite pieniądze. Po drugie, potrzebne jest to, żeby przekonać innych do swoich rozwiązań, bo jak pracujesz w zespole, no to nie jest tak, że twoja błyskotliwość, twoja wiedza będzie z miejsca rozpoznawalna. Jeśli nawet masz rację, jeśli wiesz, że w danej sytuacji to twoje rozwiązanie jest optymalne, to jeszcze nie znaczy, że inni to zauważą. Musisz ich dopiero o tym przekonać i umiejętności miękkie mogą w tym pomóc. A tam, gdzie wiele osób próbuje to zrobić, mogą pomóc na przykład uniknąć konfliktu albo rozwiązać taki konflikt, dzięki czemu łatwiej się będzie z sobą współpracowało, dzięki czemu tobie łatwiej będzie się pracowało też przede wszystkim na co dzień. Więc to jest ten społeczny aspekt umiejętności miękkich. Przekonywanie innych do swoich pomysłów, lepsze zrozumienie innych tak, żeby chociażby twoje oprogramowanie bardziej odpowiadało na potrzeby klienta i żeby chociażby nie robić rzeczy nieużytecznych i zbędnych. Natomiast oprócz tego jest cały aspekt umiejętności miękkich związany z organizacją czasu i motywacją, bo to też są skille miękkie tak naprawdę i możesz być świetnym deweloperem, ale jednocześnie nie odpowiednio zarządzać swoimi priorytetami, nie robić tych rzeczy, które są najważniejsze, albo możesz nie być w stanie zaangażować się w te nudniejsze aspekty pracy, które też trzeba czasem robić. I umiejętności miękkie są tym, co może pomóc w tym zakresie, żeby skorygować te problemy i rozwinąć te skille do odpowiedniego poziomu. Więc umiejętności miękkie można potraktować jako mnożnik dla twoich kompetencji technicznych. Im bardziej je rozwiniesz, tym te umiejętności techniczne, które masz, będą warte więcej i będą dawały ci większe zyski, przekładały się na większą efektywność codziennej pracy. Nie znaczy to, że możemy coś zrobić bez kompetencji technicznych. One są bardzo ważne, ale jednocześnie jeśli chcemy tylko się na nich opierać, to musimy włożyć skrajnie, nieporównywalnie więcej wysiłku, żeby uzyskać te same efekty, które uzyskalibyśmy, czy odnośnie naszej kariery, czy odnośnie projektów, które rozwijamy, jeśli mielibyśmy też fajnie rozwinięte kompetencje miękkie.